Drodzy nauczyciele, zapraszamy do poznania narzędzia Presentation Tool. Zacznijmy od najważniejszych informacji. Aby rozpocząć pracę z narzędziem Presentation Tool, wpisujemy w przeglądarce adres strony edeskpearson.pl. Po wejściu na stronę klikamy przycisk Zaloguj się, znajdujący się w prawym górnym rogu. Po zalogowaniu przechodzimy do zakładki Zasoby. W tym miejscu widzimy wszystkie kursy, które wcześniej aktywowaliśmy kodem dołączonym do książki nauczyciela. Zasoby zostały podzielone na kilka sekcji w zależności od kursu. Są to interaktywne podręczniki i ćwiczenia, materiały dodatkowe, gry i materiały interaktywne, audio, wideo, cyfrowe odzwierciedlenia podręczników oraz demo. Aby skorzystać z narzędzia Presentation Tool, znajdujemy okładkę wybranego kursu w sekcji Interaktywne podręczniki i ćwiczenia. W tym przypadku klikamy na kafelek interaktywnego podręcznika do kursu English Class poziom A1. Teraz widzimy spis treści interaktywnego podręcznika. W tym widoku na ekranie pojawiają się paski postępu, pokazujące ile procent zadań w danej lekcji zostało już rozwiązane oraz ile czasu na to poświęciliśmy. Jeśli pracujemy z jednym podręcznikiem w kilku klasach, przydatna może być opcja Wymarz wyniki, która przywraca początkowy widok lekcji. Ta opcja jest dostępna w obu widokach. Otwórzmy teraz pierwszy rozdział podręcznika i zacznijmy poznawanie opcji od górnego paska menu. W lewym rogu znajduje się przycisk Spis, który pozwala w łatwy sposób przechodzić do pozostałych rozdziałów książki. Obok widzimy przycisk Zapisz i wyjdź, który umożliwia zapisanie naszej pracy i wyjście z lekcji. Aby poznać kolejne opcje, przejdźmy do zeszytu ćwiczeń. W prawym rogu widzimy przycisk Opcje. Pierwsza pozycja rozwijanego menu to Utwórz zadanie. Ta funkcja dostępna jest w interaktywnych zasobach aktywowanych przez uczniów należących do grupy. Więcej na ten temat dowiedzieć się można z osobnego filmu poświęconemu zlecaniu zadań. Kolejne trzy opcje widoczne na ekranie umożliwiają zmianę widoku strony w zależności od typu prowadzenia zajęć. Pamiętajmy, że oprogramowanie Presentation Tool pozwala prowadzić zajęcia w klasie z tablicą interaktywną lub projektorem, a także w trybie zdalnym i hybrydowym z możliwością udostępniania ekranu komputera. Czwartą opcją jest dodanie notatki. Po kliknięciu wyświetli się pole tekstowe, w którym możemy dodać własne uwagi. W każdej chwili można edytować notatkę z poziomu menu. Z poziomu spisu treści zasobu możemy przejść do notesu, aby zobaczyć, gdzie dokładnie znajduje się notatka oraz kiedy została edytowana. Z menu czynności możemy również wybrać opcję Pokaż, która wyświetli nam notatkę, Idź do, która przeniesie nas do tej strony w zasobach i Usuń, jeśli chcemy usunąć notatkę. Ostatni punkt na liście opcji to Przekaż uwagi do Pearson. Jest to szybki sposób na zgłoszenie ewentualnych komentarzy do treści danej lekcji czy pojedynczego zadania. Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi filmami instruktażowymi prezentującymi pracę z portalem eDesk.pl.